Witam serdecznie na kanale, jestem Demon i chciałem was zaprosić na kolejny odcinek z Frostpunka. I na czym my to skończyliśmy, bo nie pamiętam. Widzę, że będziemy budować sobie namioty na pewno, czyli będę chciał przesiedlić gdzieś te zimniejsze namioty, plus tutaj widzę zbieramy. Tu też zbieramy, ok. Tu budujemy sobie... Oj, nie baza terenowa, tylko składy zasobów, dobra. Baza terenowa nam przynosi węgiel, z tego co pamiętam, i balon jest tutaj, i mamy jedną ekipę wysłaną, także spoko. Możemy zrobić drugą ekipę? Jakbym pięciu ludzi gdzieś ogarnął. Wszędzie dzieci robią. O, tutaj na przykład. I mógłbym sobie wtedy... Aha, nie zapewni. No dobra, no to... To w takim razie dajemy ich z powrotem tak jak było. Czemu nie? No i pójdźmy sobie, czas niech sobie leci powoli, niech sobie zbierają te materiały. Ja sobie piciu naleję, żeby mi nie zasło w gardle. Widzę, że musimy popracować nad... O, drewniane ruiny wyczerpane, czyli dało nam pracowników kolejnych. Możemy tutaj zacząć zbierać. Tutaj, tu są namioty, to nie. Co tu jest do zebrania w ogóle? Tu są ruiny. Tu są namioty. No i tu są jeszcze ruiny, tylko w tych ruinach tu jest zimno już. Czy my tu mamy coś do zebrania jeszcze? Tu mamy do zebrania, ale tu też jest zimno. Czy nie jest jeszcze tak, bo jest tylko o minus 1, więc moglibyśmy sobie w sumie... wysłać tu. I zacząć tu od po kolei, bo tu są namioty. Ten dół na ciała mógłbym gdzieś indziej przerobić. To może... I tu wyślijmy całą resztę, co została. Przyspieszmy sobie czas, żeby... O, i kolejne są. Kolejne drewniane ruiny są już oczyszczone. Tutaj, tu możemy. Myślę, że do tego zimna... O, proszę bardzo, następni. Myślę, że do tego zimna, które nadciąga do nas, ta temperatura o dwa poziomy, co spadnie, to sobie w jakiś sposób już to ogarniemy, że uda nam się mniej więcej wyzbierać te rzeczy. Co chorych nam ubywa, głodnych, jedzenie też póki co mamy. Też jedzenie widzę, że będzie jedzenia zaczęło, będzie zaczynało brakować. Kurczę, troszkę mało, no. Czyli moglibyśmy wybudować... No, zwiadowcy. Najpierw zwiadowcy. Co to jest? To jest ostatni obóz. Wiele namiotów pustych, skrzyni sań i niezliczonych ciał. Obawiamy się, że wiemy skąd ci nieszczęśnicy się tu wzięli. Będzie rdzeń parowy i trochę sztabek metalu. Spodziewaliśmy się, że ci ludzie dotrą do Winterhome w trzecim dreadnocie. Wydaje się jednak, że spotkała ich jakaś katastrofa. Powinniśmy spróbować znaleźć pozostałych, między innymi dlatego, że ta część ekspedycji wiozła kilka rdzeni parowych. No właśnie. A my sobie robimy fabrykę, więc rdzenie parowe nam się na pewno przydadzą. Dobra, jest noc, więc przyspieszmy sobie troszkę czas. I myślę, czy... Czy nie dorobić sobie właśnie... Albo nie przerobić na hangary myśliwe. O, właśnie. Ale to może w ciągu dnia, jak oni mi wrócą z polowania, bo oni mi przyniosą teraz jedzenie. Więc zaczekamy chyba. A to mogę inżyniera jakiegoś dorzucić. Tylko ja mam inżynierów. Tutaj jednego, więc sobie dorzucimy go tutaj.
Chciałbym widzieć tych inżynierów na razie. Aha, to mi tak nie pokaże. Okej. Czyli więcej inżynierów póki co nie będę miał. Tu jeszcze mam. W szpitalu. Dobra. Mamy prawo. Wydaje mi się, że jeżeli mamy podnieść nadzieję, to możemy pójść w ideę i pójdziemy w domy modlitw. Dzięki temu będziemy mogli podnosić nadzieję. Dwa domy modlitw. No i spoko. O, a co to? Tutaj nie ma drogi? Nie, tu nie ma drogi. Na stal możemy, oczywiście, i może na węgiel, bo będą nam dostawy przychodzić. Dobra, i co ja chciałem jeszcze zrobić? A, te domy modlitw. Tu byłoby fajnie postawić, gdyby mi te ruiny... Nie, tu są dumna ciała. Jak my mamy podpisane w ogóle... Pozbywanie się zwłok. Nie mamy w ogóle ceremonii pogrzebowych, cmentarzy i tak dalej. Tu mieliśmy, a mamy przeszczepy narządów, uroczystości pogrzebowe. Nawóz organiczny? Jako nawozu w cieplarniach. Tylko czy ja cieplarnię chcę zrobić? Jak mi cieplarnie są w stanie ile? 30 jednostek surowej żywności dziennie i wy też 30. Myślę, że chyba nie będziemy robić cieplarni, bo to nam te parowe nam zabierze rdzenie. Dobra, przyspieszmy czas do rana, bo oni zaczynają pracować od godziny 8. Kurde, chorych mi się robi coraz więcej. Dobra, stalowe ruiny, spoko. Jak wy z tym mięsem? Wy już skończyliście. To zróbmy szybko tak. Jeden hangar, drugi hangar, trzeci, czwarty. I tyle? Nie mogę więcej? Mogę. Ty, szósty i siódmy, okej. Dobra, to będzie rozbudowywane. Co dalej? Zwiadowcy dotarli. To najpierw zwiadowców ogarniemy. Ogromny wrak, trzeci z naszych dreadnoughtów. Zniszczony przez potężny wybuch, nie nadaje się do naprawy. Wydaje się, że gdy wybuchł jeden z kotłów, podniesiono ciśnienie w pozostałych, aby utrzymać moc silników. Ale to sprawiło, że kotły zaczęły się psuć jeden po drugim. Ludzie, którzy budowali ten dreadnought, musieli się spieszyć albo używali niskiej jakości materiałów. Nowe dwa miejsca, plus mamy rdzeń parowy i znowu trochę metalu. Bardzo dużo metalu tutaj mamy z tego, co widzę, a mało drewna. To jest Tartak. Tartak cały czas mi produkuje to drewno, okej. Jeżeli chodzi o maszynę drążącą, mogę zrobić tutaj. Ale zniszczymy źródło zasobów, czyli zniszczymy sobie drewno. A czy gdzieś jeszcze mogę zrobić maszynę drążącą oprócz tego miejsca? Chyba nie. Niestety nie. No dobra. Co tu się stało? Głosy pośród ruin. Kapitanie, jeden z naszych ludzi usłyszał właśnie głosy dochodzące z ruin. To cud, że po tak długim czasie udało nam się znaleźć ocalałych. Musimy się pospieszyć, albo ich stracimy. Dobra, tutaj w sumie jesteśmy prawie na maksa, więc to uda nam się na pewno wyzbierać. Tu jesteśmy. Tchórzliwe bandziory. Kapitanie, wyciągnęliśmy z ruin kilku bandziorów, którzy służyli poprzedniemu przywódcy. Kiedy ci tchórze zdali sobie sprawę, że wygrywamy, ukryli się w spiżarni strażnicy... W spiżarni strażnicy? Aha, i utknęli pod rumowiskiem, po tym jak podpalono budynek. Co powinniśmy z nimi zrobić? Czterech robotników dostaniemy. Są, głodują i są chorzy. Niezadowolenie nieznacznie wzrośnie. Spadnie niezadowolenie. Nie mamy niezadowolenia dużego, a to są zawsze ludzie do pracy, więc możemy ich sobie dołożyć. Czemu nie? Postaramy się uratować, ile możemy. Może na razie pracowników nie. Tu wszędzie dzieci powysyłamy do tych ruin. Dobra.
Są gdzieś jeszcze jakieś ruiny? Jak ja mogę zobaczyć? Na zasobach chyba, przy barakach zbieraczy, jeżeli chciałem zrobić. Okej. Tu już nie ma nic do zbierania. Tu są jeszcze ruiny z tej strony. Tutaj są dwie. Dobra, czyli tak. Tu zbieracie. Tu nikt nie zbiera. Spełnienie obietnicy. Obiecałeś ludziom, że będzie cieplej. Tak się stało. No i bardzo fajnie. Nadzieja nam wzrosła. Okej. Brak opieki medycznej. Cały czas jest brak opieki medycznej. Czy ja mogę zrobić... Ale nie mam inżynierów. Będę musiał na szpitalu podzielić inżynierów. Nie no, no szpital drugi musimy zrobić. No co innego mogę zrobić? Tu bym mógł postawić na przykład. To byłoby ogrzewanie w przyszłości. Po prostu tutaj domy mógłbym postawić. Albo tutaj namiot. Czy namiot? Co to jest? To jest barak. Jeśli chodzi o szpital, kurczę. Coś tu się zmieści jeszcze. Mam taką nadzieję. Albo zniszczmy arenę. Teraz ten szpital nasz. O, coś tam się znowu stało. Podziękowanie. Ktoś zostawił w domu taki liścik o treści dziękuję. Mamy tyle pracy, że rodzinom ciężko zastroszyć się o inwalidów jak należy. Miejsca takie jak to ułatwiają nam życie. Dobra, zastopujmy na razie sobie giereczkę. Bo chciałbym na razie poprzydzielać tak. Pierwsze co to ludzi do pracy. Bo zaraz się zrobi chłodniej. Został nam praktycznie jeden dzień tylko już do zbierania. Dobra. I teraz tak, musimy ogarnąć gdzie ten szpital rozłożyć sobie. To byłoby fajnie go postawić, ale niestety go tu nie postawimy. Dobra, niszczymy tutaj namiot. Tu będzie miejsce na pewno. Musimy wybudować warsztat w takim razie. A może tu się szpital zmieści? Fabryka ukończona, okej. Mechanizacja szpitali, które to było, że mniej pracowników. O tutaj. Bierzemy to. I będę miał wtedy inżynierów do szpitala drugiego. Jeżeli sobie tak to ogarniemy. Tutaj wy, tutaj wy. Dobra, to zrobili. Możemy tą fabrykę zrobić, ale najpierw to chciałbym ten szpital tu postawić. Ty no, zmieści mi się, tylko muszę pozbyć się drogi. No bo zaczekajcie, bo jak to przebudować jeszcze? Bo tu jest ciepło. Magazyn. Musiałbym się pozbyć też tych tutaj budynków, bo są źle postawione. Nie, to jest barak, okej. Namiot? Nie, to nie te budynki. Okej, tu namioty damy radę postawić. Czyli chcemy się pozbyć tak, chaty myśliwskiej stąd. I stąd chcemy się pozbyć areny walk. Plus ten barak zaraz sobie też przerobimy. Ile ja mam domów, żeby nikt nie był bezdomny, gdzie to się sprawdzało tutaj. Wolnych domów ile mamy? Wolnych łóżek jest 315 aż, okej. To w większości powinny być te domy takie w zimie gdzieś. Na przykład tutaj. O właśnie, nikt tu nie mieszka. Nie ma mieszkańców. Tutaj też nie ma mieszkańców. Tu nie ma mieszkańców. Dużo drewna nam to da. Tu jest zimno też. Tu nie ma. Tutaj nie ma. Tutaj. Dobra, do rozbiórki. Wszystkie te budynki, które są nam tutaj niepotrzebne. Tutaj z tyłu namioty jakieś pochowane jeszcze są.
I teraz tak, ten szpital. Cały czas, bo żebym nie zapomniał o tym szpitalu. No zmieści mi się tu szpital idealnie. Ale będzie źle rozmieszczony. Może po prostu ja ten szpital postawię tutaj. To jest do rozebrania. Czy mi się ten szpital tu zmieścił w ogóle? No tu bym chciał, no nie? Albo mogę tu postawić i później tutaj jeden jeszcze. Bo tu będziemy mieć sporo miejsca nawet. Albo tu mogę postawić. O! No i dobra. Mamy przygotowane. Niech nam zaczną tutaj zbierać. No, głodnych jest bardzo dużo osób. Zwiadowcy. Okej, zwiadowcy dotarli. Charakterystyczne miejsce na Frostlandzie, czyli tutaj nic nie znajdziemy, ale mamy popękany lód przed nami jeszcze. To udamy się na ten popękany lód oczywiście. Pełne drewno. Czemu tutaj nie mam wybudowanej tej drogi? O co chodzi? No bo tu jest niedokończona. Dobra. Co? I tutaj przerobiliśmy sobie na stal. Chcemy na drewno. I chciałbym jeszcze sobie wybudować, bo ty jesteś na węgiel, tak? Tak jest. Musimy wybudować kolejne oczywiście składy zasobów. Czy już dalej nam się nie zmieszczą? To tutaj w tych miejscach moglibyśmy to zrobić. W sumie jak nam rozbiorą. Tu jest skład zasobów, skład zasobów. No właśnie. Tu możemy lecieć dalej. Tu są trzy lecznice. Te lecznice też moglibyśmy gdzieś przerobić na coś, żeby były w innym miejscu. No i zaraz nam się zrobi chłodniej. Tutaj są przydzieleni. Tutaj bym przydzielił. Tutaj, tu i tu. No i zobaczymy, czy się nam uda tutaj teraz coś tu ogarnąć, bo został nam ostatni dzień na zbieranie i się zrobi temperatura chłodna o 200, o 2 poziomy. Zobaczymy, ile nam się uda wyzbierać rzeczy. Mamy głodnych cały czas. Jak my teraz stoimy po tym ulepszeniu? Nie to. Z jedzeniem. Dalej jeszcze jesteśmy do tyłu. Musiałbym nabudować tych chat myśliwskich teraz. Tych hangarów, bo tu się jednego w sumie pozbyliśmy tam. Tutaj, a może tu byśmy zrobili? Tu będzie miejsca dużo w sumie teraz się zrobi tutaj te, na w tych miejscach, znaczy w tych miejscach będę mógł zrobić w sumie te hangary takie. To jest do rozebrania tutaj. O, a co to się stało? Cudowne uzdrowienie, kapitanie. Ocaliliśmy życie poparzonego dziecka, choć już zawsze będzie mieć blizny. To, że w ogóle żyje, jest po prostu cudem. Mieszkańcy nie posiadają się z radości. No i bardzo fajnie, nadzieja nam wzrosła. Musimy też te domy opieki, nie, domy modlitw wybudować. Myślę, że to jest dobre miejsce. Później tutaj jeden postawimy i jeden na przykład tu. Ach, to mi się nie zmieści. No ale to byłby lepszy w tym miejscu, jeżeli by nam się udało tego pozbyć wszystkiego. Uda nam się pozbyć, okej. Godzina 8. Stalowe ruiny wyzbierane. Co jest? Czemu ja to mam? Zastopujmy, bo nie chcemy zmarnować tego ostatniego dnia. Nie skład zasobów. Parak zbieraczy. I teraz tak, co jest jeszcze do wyzbierania? To. Tu zbierają. To zbierają.
To zbierają. Tutaj na maksa. To zbierają. To na maksa. Tutaj się buduje. Tu są nasze. Tu na maksa, proszę. Tutaj jest. Tutaj jest. To się zbiera. Ok. Tu są ruiny, których jeszcze nie zbieramy. No i dobra, wszyscy są. Jest kolejnych 15, to się zbiera, ale to tego nie wyzbieramy wszystkiego raczej już dzisiaj. Kurczę. Raczej nam się wszystkiego nie uda wyzbierać. No ile damy radę, tyle damy rady, ale... Kolejny punkt. Charakterystyczne miejsce, czyli tutaj też nic nie znaleźliśmy, ale mamy porzucona przyczepa, kolejne miejsce jeszcze dalej jest. Także na porzuconą przyczepę udamy się oczywiście. Tutaj 10 zostało, 45 osób jest jeszcze możliwych do przydzielenia. Dobra, tu możemy. I możemy jeszcze tutaj, na przykład tutaj. Ok. I możemy, nie, tutaj już są. Tu nie ma. Dobra, mechanizacja szpitali, bardzo fajnie. Jeden inżynier nam się zwolnił. Teraz jest, działa to na maksa, na 5 osobach. Technologia, no i co? Czy ja będę chciał tą łowiecką sobie zrobić? Żebyśmy poszli w maszynę różnicową. 4. poziom, odblokowali wszystkiego. Zróbmy to, żeby nam więcej mogli jedzenia przynosić. O ile się nie mylę, bo to powinno być, tylko nie mamy teraz podglądu na to. Ale wydaje mi się, że tak. Tutaj 15 chłopa. Drewniane ruiny. Księga praw. Co my byśmy chcieli podpisać? Kapliczki? I teraz pytanie. Czy kapliczki, czy wieczorne modły? Zwiększa nadzieję i zmniejsza niezadowoloność. Podpiszmy to. I wybudujmy ten... A jeden dom modlitwy jest już wybudowany. Dobra. Oj, przeklikałem. Jeszcze drugi. Chciałem postawić go gdzieś tutaj, tylko żeby mi dali radę właśnie wyzbierać. Strasznie dużo miejsca zajmuje. Ale niech będzie. Palmy od razu. Tutaj nam nadzieja wzrosła i to bardzo dużo. I tutaj nam nadzieja wzrasta. Okej, przywrócono nadzieję. Albo przywrócona nadzieja w sumie jest napisane. Dzięki twojemu umiejętnemu zarządzaniu Winterhome doszło do siebie. Mieszkańcy poszliby za tobą w ogień, ponieważ są przekonani, że jesteś odpowiednim przywódcą na te ciężkie, niespokojne czasy. Teraz musimy się dowiedzieć, co stało się z generatorem. Najpierw trzeba się zająć badaniami i wybudować stację naprawczą, która umożliwi zbadanie maszyny. Czyli... Opracuj technologię... Aha, technologię musimy opracować. O kurde! Na którym to jest poziomie? To pewnie idzie w ogrzewaniu, tak? Jest stacja naprawcza. Dobra, czyli kolejne co robimy, to robimy stację naprawczą. Chorych nam już ubywa, bardzo fajnie. No i jeszcze pracujemy nad tym naszym głodem, żeby nie było głodu. Tu już się nie zmieszczę, ale zmieszczę się tu i tu. Dobrze, dobrze. Tu mi pracuje tak mało osób? O, a tutaj co się stało? Ludzie są głodni, kapitanie. Ludzie chcą rozmawiać z tobą o braku żywności. Od wielu dni głodują, boją się, że wkrótce śmierć zajrzy im w oczy. Chcą, żebyś coś zrobił. Będziesz mieć 3 dni na nakarmienie wszystkich mieszkańców. Dajmy im jeść i zwiększymy zapasy. I zmagazynować 285. Damy sobie może to zadanie cięższe? Dajmy sobie. Wydaje mi się, że w 3 dni ogarniemy to, bo zacząłem stawiać właśnie te hangary, więc myślę, że na spokojnie damy radę.
Co się znowu stało? Stacja naprawcza. Badania. Kapitanie, możemy teraz opracować nową technologię, która pozwoli nam zbadać stację naprawczą i sprawdzić generator. No to ja wiem, ale tylko, że na razie nie mogę, bo robię sobie inne badanie. Musi mi się to badanie aktualnie skończyć i dopiero będziemy mogli przejść na tamto badanie. No i dobra, teraz tak. Chciałbym pozabierać ludzi z pracy, żeby już... Chociaż może mogliby podokańczać tą pracę, co? Wybudowano domy modlitw, zniesione zostały domy modlitw, w których mieszkańcy mogą się wspólnie pomodlić i nabrać otuchy dzięki wierze. No dobra, teraz będzie ten chłód cały nam przyjdzie o dwa poziomy w dół, więc generator będziemy musieli odpalić na wyższy poziom, albo nawet na dwa poziomy i przez 3 dni będziemy musieli to utrzymać aż. Miejsca pracy będę musiał ogrzać, czyli tutaj drewno na pewno. Zaraz sobie ogarniemy, jak to będzie wyglądało, albo może ogarniemy sobie to już w kolejnym odcinku i myślę, że to sobie zakończymy w sumie, bo jest materiał akurat wystarczająco długi i udało nam się zrobić pierwsze, tak jakby pierwsze zadanko, które mieliśmy przedstawione. Udało nam się też, że tak powiem, zacząć kolejne, bo wiemy już, co będzie z generatorem. Mamy też zadanie dodatkowe, żeby nakarmić ludzi. No i musimy, teraz będziemy musieli pewnie pochować sobie ludzi, czyli schować się przy generatorze przez najbliższe 3 dni i przeczekać te chłody i jakoś to wytrzymać. Myślę, że damy radę. Także dzięki za oglądanie, łapkujcie, subujcie oczywiście, jeśli wam się seria podoba. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków z tej serii, piszcie w komentarzach też, co byście chcieli zobaczyć oraz wpadajcie na Discorda i na Twitcha. Macie linki poniżej w opisie. Na Discordzie pojawiają się informacje o live'ach na Twitchu właśnie, pojawiają się też informacje o odcinkach na YouTubie. Także jeśli będziecie na Discordzie, to będziecie mieli wszystko w jednym miejscu, nie pominiecie żadnego odcinka, ani nie pominiecie żadnego live'a. Są tam zawsze powiadomienia, przypomnienia i tak dalej. Także zajrzyjcie, zobaczcie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Elo!